Witam w najlepszej grze. Witam w tej grze. Nie, to jest najlepsza gra na świecie. Nie ma lepszej gry na świecie jak to. Dobra, drodzy Państwo, bo trzeba by było porobić rzeczy związane z naszą infrastrukturą kolejową, czyli czytajcie semafory, które umożliwią nam transport. Transport zboża stamtąd do tamtąd. Dobra, umieść semafor, że sygnał jest czerwony, gdyż wszystkie wyjścia z boków nie są wolne. Już nie pamiętam, co się robiło znowu. Kurde. Proszę na podwójnym torze, bo sygnał jest zapraszany, drugi powtarzające. Myśli sygnał mieszany. Nie robiłem dawno semaforów, już nie pamiętam, jak to się robiło. Najgorzej. Najgorzej. Dobra. Zaczniemy sobie od. Czekajcie, bo tutaj był podwójny w tą stronę, tak? O, czyli tak. Czyli możemy tutaj sobie porobić te nasze takie wspaniałe bloki, które umożliwią nam gdzieś tam jazdę. Można było zrobić lepiej, nie? Ale dobra. One umożliwią nam przejazdy pociągów z punktu A do punktu B bez zatrzymania się, powiedzmy, tutaj, tak wiecie, żeby się na siebie nie najeżdżały za bardzo. O, okej, dobra. No i tyle bloków nam powinno wystarczyć. Tutaj mamy wyjazd zrobiony, więc tutaj trzeba gdzieś być wyjazd. Ten w ogóle, tutaj ten łuk to jest po prostu jak ograniczenie do 10, ja to widzę, albo nawet do 5 od razu jednocześnie, ale to może nie. Dobra, jakie tu były semafory? Tutaj był, zaraz, na wyjeździe i na wjeździe był chain? Zaraz. Tutaj były chainy. Chainy, dobra, czyli nie chainy, tylko te. No te były. O Jezus, pies! Kurde, znowu pies. Sorry. Dobra, gdzie tu byłem, bo mi teraz tutaj wszystko zmyliło, więc tak. Pociągi, które powinny. Kurde, nie wiem, czy tutaj nie ma za mało torów, ale to w razie czego zrobimy sobie jakąś zbocznicę kolejową i tutaj ustawiamy sobie dwa chainy, tak? Żeby oni wiedzieli, gdzie mogą jechać. Czy mogą sobie tu jechać, czy nie mogą jechać. To samo zaraz, tutaj ta stacja nasza wyładunkowa kolei, to tutaj też powinny być poustawiane chainy, tak? I tutaj powinien być ustawiony chain i tutaj powinien być ustawiony chain, to samo chain chyba tutaj i tutaj, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. I tutaj wtedy taki semafor, a tutaj chyba wtedy te zwykłe semafory były, jeżeli dobrze pamiętam, bo to ma jechać w tą stronę. Tutaj jeszcze tych chainików trochę, chainików. I oni sobie wtedy będą mogli wyjeżdżać. I czajniki sobie jeszcze tutaj trzeba postawić. Tutaj nawet się zmieściły. Wow. No dobra, czyli to mamy tutaj te bloki jakby mamy zrobione. A teraz tak, wyjazdowy to chyba był tutaj semafor w tą stronę i semafor w tą stronę, czy w tą stronę chain. Chain? Chain czy nie chain? Kurde, nie pamiętam, nie? To jest właśnie teraz największy mankament. Zaraz, bo tutaj jest niby ta... Nie, no to chyba tak. Jak ja to mam zrobione? Kurde, gdzie my mamy te takie semafory w miarę dobrze ustawione? Chyba tutaj gdzieś. Aha, tu nie mieli. O, jest jeszcze tu. Tu też. Tu nie mam semaforów. Ale dobra, to było tutaj. Czyli tutaj był chain wjazdowy, tutaj był chain taki, że sobie można było wyjechać. Tutaj były. Wszędzie były chainy? Sensu trochę. Nie, no, o, tutaj są. Tu jest chain wjazdowy, a wyjazdowy to był semafor. Dobra, czyli wyjazdową rzeczą jest semafor. Jeżeli chcemy sobie skierować ten pociąg na dany tam konkretny tor, to wtedy tutaj musi być nie chain, tylko tutaj musi być semafor. To samo musi być semafor tutaj i semafor tutaj, tak? Nie, czy tutaj chain? Tu, nie, tu już chain. Tylko chain w tą stronę. O, dobra, to jest. To jest. Teraz tak. Tutaj semafor w tą stronę, tutaj semafor w tą stronę. Dobra, jest rozjazd. Teraz rozjazd powinien do miary dobrze działać. Teraz. Teraz tak. Teraz tutaj chain. Tutaj chain. O, okej. Okay. I mamy to jako taki element.
konkretny. Tutaj musi już być to tak zachowane, bo tu w ogóle nie mam przejazdu między tym. Ale to nie potrzeba chyba będzie. To chyba nie będzie potrzeba. Chyba nie. Dobra, no to kurde, generalnie. Dobra, jest. To tutaj to wtedy działa. Działa. Działać, działa, działa i będzie działało. Teraz jest jeszcze gorsza sytuacja, bo ten tor jest straszny. I ja go poprawię, obiecuję. Dobra. Tutaj mamy semafor tą stronę do jazdy. Tutaj mamy chaina, bo se pociąg może zdecydować, gdzie chce jechać. Teraz musimy robić sobie tutaj te nasze takie podwójne, czyli tutaj proszę jeden, tutaj proszę drugi, tutaj proszę trzeci, tutaj proszę czwarty. Halo, nie, tak, tak się nie bawimy. Teraz proszę czwarty. Aha, czyli to się zepsuło. O, czyli proszę taki, bo tutaj te tory pewnie są od siebie. Teraz jest taki. Teraz jest jeszcze, możemy sobie tutaj zrobić taki i wtedy kolejny segment będzie naszym... O, ja pierdzielę. Dobra, czyli tutaj stawiamy sobie chaina w tą stronę. Tutaj stawiamy sobie semafor w tą stronę. I teraz... o Jezus. I teraz tak, chain dwie strony tu, dwie strony tu, dwie strony tu. Chain dwie strony tu, dwie strony tu. Chain, dwie strony tu, dwie strony tu. Wtedy mamy to wychainowane, powiedzmy. Tylko, że właśnie, czy zaś to się uda, tak? Nie, to teraz powinno być w miarę chyba ok, bo to jest na wyjeździe, tutaj jest ten blok, tutaj nie zrobię, bo to jest blok taki jednokierunkowy, to jest blok taki jednokierunkowy. I tutaj chyba możemy umieścić zwykły semafor. Przynajmniej to sobie trochę podrobinę ciut dalej tutaj. I wtedy, ale nie, bo on będzie wtedy blokował. Ale nie, nie powinien blokować. A może nie blokował? Kurde, nie pamiętam, a co my tu mamy w ogóle? Tu mamy dostawę, będzie... Czego to dostawa? Stacja wyładunkowa węgla do małej ciepłowni. Brakuje węgiel. O, no możliwe. Nie wykluczam. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że brakuje węgiel. To tak może to tak wyglądać. Dobra, jeszcze teraz... kurde, tutaj. Semafor. Teraz tak. Czy chain tutaj nam nada sygnał? Nie. No tutaj jest zjazdowy, więc ten semafor musi być chyba w tą stronę. Tak. Czyli tutaj będzie wyjazdowy, czyli zostaje nam tylko to, a tutaj będzie semafor tylko i wyłącznie wyjazdowy, więc zostaje to nam tak. Tutaj zostaje to. Tutaj wtedy zostają nam dwa chainy. Na tym odcinku drogi zostaną dwa chainy i wtedy możemy jechać sobie do stacji załadunkowej węgla kamiennego, który sobie będzie tutaj działał. Więc kurde, no jest spoko. Ten węgiel będzie trzeba właśnie tu i tu, prawda, wyższe. Ciepłowni nie zrobiłem. No ale dobra, to tutaj tak, elektrociepłownia jest już 22 stopnie, jest czerwiec, nie potrzeba. Teraz naszym zadaniem będzie jakieś решение partii w жизнь, czyli decyzje partii w życie. Dobra, musimy kupić jakieś PS maszynę. Ja bym chciał, nie chciałbym jakiegoś, kurde, czemu tu nie ma teraz podziału na elektryki i tak dalej, kiedyś to chyba było, a teraz nie było. Teraz ja bym se chciał, kurde, jakiś pociąg taki, kurde, który będzie nam tutaj woził bardzo ładne rzeczy z punktu A do punktu B. To jest bardzo fajne węglowe, czyli nazwa, wartość, pojemność całkowita teraz. Aha, dobra, to też nie tak, kurde. Czemu tu nie ma teraz te węglarki? Teraz muszę szukać węglarek, które kurde, gdzie są jakie tutaj. Gdzie są jakie węglarki? No to ta jest największa, dobra. Dobra, okej. Okay. I mamy nasz pierwszy pociąg, który będzie musiał sobie. Zrobimy mu przystanek. To będzie ciężkie teraz, bo tutaj do momentu tam aż nie pojedzie. Dobra, trzeba go będzie wyprowadzić z tej szopy. Ale szopę można by było chyba połączyć. Czy tu były tory? Czy tu, kurde, były tory? Normalnie były tory. Zarąbiście. To nam trochę ułatwi życie, ale tylko drobinę, nie?
Jeszcze sobie to trochę przedłużymy. Tutaj, tutaj sobie damy taki główny tor wyjazdowy, tutaj damy sobie taki. Teraz tutaj sobie robimy to tak, tutaj sobie robimy to tak, tutaj sobie robimy to tak. Co, tak nie zrobię, bo co? Bo się nie da, tak? Bo zwrotnica nie może być podwójna. Oczywiście. Co człowiek nakombinował z tymi torami teraz i teraz się będzie wkurzał, bo się będzie wkurzał. Tak, i teraz musimy wywalić te semafory zasrane stąd. I teraz robimy sobie tutaj zelektryfikowane skrzyżowanie niedozwolone, no oczywiście, czemu by inaczej. Ale teraz sobie robimy o taki piękny. Jest, ach, coś pięknego. A jakie oni tu mieli na wyjeździe semafory? Co oni tu mieli na wyjeździe? Tu był chain, nie? Chain, dobra, chain był. No to dobra, no to w takim razie tutaj też chyba musi być chain, mi się wydaje. Chociaż nie, bo to jest pier... zaraz. Tutaj jest to, a tutaj były chainy. A, czyli tu chain, tutaj chain, chain, chain. I teraz tak, tutaj jest, zostaje nam taki semafor w tą stronę. Tutaj zostaje nam chain w tą stronę. I tak naprawdę co? Tak naprawdę chyba tyle. Chyba, że możemy tutaj jeszcze zrobić ten semafor w taką stronę i ten tutaj jeszcze możemy sobie zrobić, ale mam nadzieję, że to nie poblokuje nam tego skrzyżowania. To by było dobre. Dobra, to teraz mamy trochę tą pracę naszą ułatwioną, bo możemy go bezpośrednio wysłać sobie do tutaj stacji wyładunku. Tutaj będziesz wyładowywał sobie tylko wungl. Czekamy, aż wyładujesz. Bo nie będziesz tam robił tutaj pustych przebiegów. A tutaj se jedziesz, kurde. Tutaj se jedziesz w Katowicach, se jedziesz załadować. Dobra. I przystanek jest niedostępny dla pojazdu będącego w tym miejscu. O, czekaj, może tutaj jedź do tego przystanku? Coś? Jedź do przystanku? Tego? Tutaj jedź do przystanku. Tego? Start? Nie? Nadal nie? Nadal nie? Nie bardzo. Stacja jest bez zasilania. Czemu? Czy ja tu nie mam prądu? Tutaj nie mam zasięgu prądu. Też nie, tu jest zasilanie. Co tu się znowu odwiedzi? Paliwo. Gdzie ja tu miałem tą rozdzielnię jakąś? Rozdzielnia jest tutaj, tak? I czy jeszcze mi coś zostało? Powiedzcie, że mi zostało jeszcze jakieś wolne miejsce. Zostało, dobrze. I musimy sobie dupnąć tutaj jeszcze jakąś taką tą. O! O, zmieści się idealnie, tak jakby stąd to było. Proszę, uprzejmie. I teraz linia średniego napięcia. Proszę bardzo, tutaj nie przejdzie oczywiście, bo przecież po co miałoby przejść. Ale teraz już sobie przejdzie, więc teraz już powinno być zasilanie. Ten jak jest bez zasilania? No, zaraz będzie. Chyba, że nie ma zasilania. Nie, to jest. Jest zasilanie. Pobornicy mają, dobra, czyli... O, jest zasilanie. Super, dobra, piknie. Ale czekajcie, czemu tu on nam nie chce dojechać? Bo przecież chyba, że to się nie da i najpierw go muszę i tak puścić na tamtą zasraną stację. Bo inaczej to nam po prostu nie przejdzie chyba. To co, najpierw go muszę puścić tam, a potem tu? No powinien wyjechać tędy normalnie, przecież to połączy. Specjalnie po to zrobiłem, żeby to tak było. No jest. Start. Pierwszy przystanek jest dostępny dla podnajemcy będącego w tym miejscu. No. No to w takim razie pojedziesz sobie... Nie pojedziesz sobie do Katowic, też sobie nie pojedziesz, tylko muszę cię najpierw wysłać na tą cholerną stację. Potem cię muszę wysłać do tutaj. Nieodpowiednie jako przystanek dla wybranego po... sensie. To jest stacja wyładunkowa. Kolejowa stacja wyładunkowa. Czemu to nie działa? Czemu nieodpowiednie jest dla tego pojazdu? Przecież to powinno być odpowiednie dla tego pojazdu, tak? Hello! Zobaczyłem, w którym pociąg ma problem. W którym miejscu ty masz problem? Czy tu jest wszystko... Wszystko to jest kurde na... Stop.
połączone. Bo prądu by nie było przecież. No to przecież w czym masz problem? Dobrze, Katowice główne. Wybierz się, wymagane co najmniej dwa przystanki. Dobrze, to jeszcze raz spróbuję. Nie da się, nie da się. Ale tu, tu? Tu też się nie da. To się wysrało. Dobra, gdzie to jest? Przed chwilą się dało, teraz już się nie da, nie? Przecież oczywiście, bo się nie da. Teraz pewnie dla wybranego. Nieodpowiednie jako przystanek dla wybranego pojazdu. W sensie. Jak może być to złe dla tego pojazdu? Przecież, kurde... Przecież to powinno jeździć. Przecież mamy, uwaga, przewozić może i tak dalej. Przypisz, dobrze, zrobimy to jeszcze raz. Dobrze, czyli zrobimy sobie tak. Dojedziesz sobie tutaj. Może to wtedy trzeba tak zrobić. Wtedy sobie dojedziesz tutaj. Wtedy sobie dojedziesz... Ojej, nie to. Nie da się. Dobrze, to jeszcze inna metoda, nowy przystanek. Teraz się da. Teraz też się da oczywiście, ale ja bym go wysłał może do jakiegoś punktu trasy. Da się tutaj coś takiego zrobić? Chyba się da. Dobra, czyli ty sobie wyjedziesz tutaj, kolego szanowny, do tego punktu trasy. Postawimy tu po prostu punkt trasy. Umieść punkt trasy. Nie umieszczę. Bo po co? Dobra, umieszczony punkt trasy i dodamy mu sobie jeszcze ten przystaneczek, a potem go po prostu sobie perfidnie usuniemy i wtedy to powinno nam zacząć działać w miarę. Gdzie ja trasę dodałem? O, punkt trasy, jedź do przystanku, start! Pierwszy przystanek nie będzie... Zobacz rejon, w którym może być problem. No oczywiście, że wszędzie. No i co? I dupa, tak? Nie pojedziemy. Nic z tego nie będzie. Teraz ładnie człowiek porobi semafory. Teraz ładnie sobie człowiek porobi semafory i co? I gówno, bo się nie da. Bo gra twierdzi, że tak musi być. I inaczej się nie da. Dobra. Czy teraz się uda? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Teraz się udało. Tak? Czy on mi nie wystartował? Nie. Start. Pierwszy przystanek jest niepojęty. W tym miejscu. To jak ja mam go zawrócić? Halo, jak ja go teraz mam zawrócić? To co za głupia gra. Co, ja teraz mam to sprzedać, czy co? Przed tym deszcz zaczął padać. Przecież możesz tu wjechać, tu też możesz wjechać. Tutaj też możesz wjechać. Dobra, to jeszcze zrobimy inną metodę. Jeszcze zrobimy tak, ale on już teraz tu nie wjedzie przecież, bo... Dobra, już wiem. Dobra, zapomniałem. Proszę wybaczyć. Umieścić punkt trasy. Proszę tutaj umieścić. No, robię sobie te punkty tutaj, tak w tym miejscu. Co będą. Teraz zobaczycie, teraz się uda. Teraz już wiem, że się to na pewno uda. Ale nie, on wtedy nie pojedzie. On się nie będzie mógł zawrócić. Nie będzie mógł zawrócić, bo tam są semafory takie. Dobra, to zrobimy to jeszcze inaczej. Zrobimy to tak. To zaraz blokuje całą linię kolejową i na tym się skończy. Dobra, czyli lecisz tu, potem lecisz na te Katowice, a potem z Katowic lecisz gdzie? Tutaj, tak? Dobra. Uwaga! Kur, jedzie! Jedzie! Jedzie.
Jedzie. Pojechał. Pojechał. Kurde, coś pięknego teraz tutaj, to już... Teraz to już jest naprawdę, luksusy są, nie? Teraz to już są naprawdę luksusy, dobra, teraz jest screen, stop. Dobra, i teraz tak. Zmiana kierunku jazdy pociągu. Jedź do przystanku... Jedź do tego przystanku. Tutaj Katowice, stacja załadunkowa, czekaj aż załadujesz i tyle w temacie i dziękuję. Teraz, czy się zepsuje, czy się nie zepsuje? Kurde, masz zielone, jedź, 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 dasz radę. Uda ci się, uda ci się. Uda ci się. Albo i nie. Zignoruj czerwone światło? Coś może? Coś pomoże, czy nie bardzo? Dobrze, jak tak nie działa, to teraz na pewno wiem, co pomoże. O, teraz to pomoże. Dobrze, jedź. No nie wiem, czy ja gdzieś semafor źle zrobiłem, nie w tą stronę. Coś tu jest gdzieś nie tak, coś tu jest gdzieś spierniczone. No bo inaczej być nie może, że on nie może tutaj dojechać. No zielone, ale no tutaj też jest zielone. Tutaj te tory też idą. I co? Jedzie. Drodzy Państwo, ruszy. Ruszy. Udało się. Udało się. Czekaj, to widzicie? Udało się. Jedzie. Pojechał. Czyli ten semafor tutaj był jednak dobry. Aha, dobra, jest ok. I ten semafor tutaj jest nam niepotrzebny w tym momencie, bo będziemy mieli problem. Jak se pociąg będzie chciał tutaj zjechać, to on nie będzie mógł zjechać, zostanie tu, a tu nie będzie mógł zjechać i będzie problem. Ale dobra, pierwszy pociąg z węglem, drodzy Państwo, ruszy. Udało się. Udało się, proszę Państwo, udało się. To jest najważniejsze, więc kupimy sobie jeszcze jeden pociąg. I kupimy sobie pociąg jakiś ładny, jakiś jest tu jakiś ładny pociąg jeszcze. Żebyśmy kupili sobie ET21, towarowy sobie kupimy. I teraz kupimy sobie z takimi pojemniczkami na pojemność całkowita, żeby, wiecie, tutaj wykorzystywać naszą masną republikę. Tu jest cement, tutaj jest wagon płody rolne, wagon kryty, dobra. Dobra, teraz tak. I teraz ty możesz załadować ile tych płodów rolnych? 560 ton. No to dobra, to powinno wystarczyć. I teraz uwaga, czy teraz się uda to zrobić tak, jak ja to chciałbym zrobić. Tutaj czekamy, aż załadujesz. Ładujesz tylko płody rolne. A potem z tymi płodami rolnymi jedziesz do Rzeszowa. Kręcę się w Przeręblu. Kręcę się główno Przeręblu. I jedziemy do tutaj. I tutaj czekasz, aż wyładujesz. Wyładujesz płody rolne. Teraz stan. Jedzie. Widzicie, kurde, człowiek postawi jeden semafor gdzieś źle. Już zaraz macie problem, bo zaraz wam się wszystko tutaj, kurde, tak naprawdę zesra. I teraz mamy okazję, żeby przetestować nasz wspaniały system semaforów. Czerwone. Aha, ale tutaj ten powinien móc jechać. Aha. Na wprost powinien zjechać, więc coś tutaj jest nie tak jeszcze z tym semaforem, ale dobra, to rozkminimy później. I teraz ten musi minąć tamten semafor, minie tamten semafor, tu się zapali zielone, minie kolejny semafor, tam się zapali zielone, tu się zapaliło zielone, tu się pali zielone, kurde, i drodzy Państwo, jest piknie.
I teraz tak, ja bym sobie tutaj kupił trochę tych płodów rolnych mimo wszystko. Tak kupił sobie... O Jezus, ile to jest płodów rolnych. Kupiłbym ich sobie tak z 3 tony powiedzmy. 3000 ton, przepraszam. No i tak. No i tutaj nam ten pociąg sobie ładnie... Czemu stanąłeś? Jedź. O. Dziękuję. Dobra, ten dojechał i ten rusza teraz. Teraz mamy tak. Tu mamy czerwone, bo niebianą. Tu mamy czerwone, bo niebianą. Tutaj mamy zielone, bo se mogą wyjechać tak naprawdę. No to jest dobrze. Na dany moment jest dobrze. I teraz nasz pociąg sobie tutaj wjeżdża na nasze silosy zbożowe. Chociaż ja go miałem wisić tutaj, kurde. Tu miał się ładować. Dobrze, to stój. Dodamy ci jeszcze przystanek ten tutaj. Stacja towarowa. Tutaj będziesz miał załadunek. Czekaj, aż załadujesz płody rolne. No i dobra, czy ładowanie trwa? Ładowanie płodów rolnych trwa. Czyli jest ok. Bo tutaj na tej mapie chcę naprawdę postawić na kolej. No i tyle w temacie. Drodzy Państwo, no pociągi na ten moment działają. Wszystko jest chyba w miarę całkiem ok. Wszystko działa, więc ja dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Pozdrawiam.